Metaverse. Co to jest, od kiedy jest i dlaczego ich ceny tak rosną, tego dowiesz się w tym odcinku. Zapraszam. Cryptomasters przedstawiają... Cześć ponownie, Karol z tej strony i dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o Metaverse, o trendzie, który jest już jakiś czas z nami w świecie krypto, ale w innym świecie, w świecie internetu jest już od bardzo, bardzo dawna. A w świecie krypto jest to trend, który naprawdę daje ładnie zarobić, nawet podczas momentów, kiedy cały rynek leci w dół. Zanim zaczniemy, to oczywiście tak jak zawsze pamiętajcie, że wszystko to co mówię to nie jest porada inwestycyjna i ja nikogo nie namawiam ani nie zachęcam do kupowania kryptowalut, a już na pewno nie gwarantuję żadnych zysków, to Wy jesteście odpowiedzialni za swoje inwestycje. Dodatkowo, jeżeli jesteś nowy w świecie kryptowalut, zapraszam Cię do pobrania stworzonego przeze mnie całkowicie darmowego poradnika. Jest to poradnik kryptowaluty dla początkujących, który pomoże Ci się poruszać po tym świecie kryptowalut na początku swojej edukacji. A jeżeli nie masz jeszcze kont na giełdach takich jak BitBay, niegdyś polskiej giełdzie kryptowalut, Binance czy Kanga, to zapraszam Cię w miejscu na opis. Pod każdym filmem znajdziesz linki do takich właśnie giełd. Oraz jeżeli spodoba Ci się ten film, to zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij ten dzwoneczek z prawej strony, abyś otrzymywał powiadomienia o najnowszych filmach. Jak przejdziemy sobie na stronę coinmarketcap.com, to w filtrach mamy do wyboru różne kategorie, takie jak DeFi, NFT, Metaverse, Polkadot, BSC itd., itd. Przejdźmy sobie do filtru Metaverse. I jak możemy zobaczyć, jest tego naprawdę bardzo dużo. Jak sobie zeskrolujemy na dół, to możemy zobaczyć, że jest ich aż 170. Jest to sporo projektów w tym trendzie, ale co ciekawe, zobaczcie, że raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, jest aż 6, jest w pierwszej setce według rankingu CoinMarketCap. Pierwszy oczywiście jest Decentraland, jeden z pierwszych metaversowych projektów, później Axie Infinity, Sandbox, Theta Network. Sandbox, co ciekawe, działki, które można było kupować za 5, 10, 15 dolarów, teraz ludzie sprzedają za ceny działek w Warszawie, czyli sprzedają takie działki po 150, 200, 250 tysięcy złotych, a jest to tylko i wyłącznie działka w jakiejś przestrzeni internetowej, o czym zaraz pewnie będę mówił. Tu nie do końca wiem, dlaczego SushiSwap jest uznane jako Metaverse, ale też wszystkiego nie wiem, także może mają jakąś zajawkę na temat Metaversu. I co ciekawe, mamy tutaj też Enjin Coin, którego research robiłem pod koniec 2019 roku, mianowicie 12 grudnia 2019 roku, czyli prawie równe 2 lata temu i wtedy, jak mówiłem, że warto w niego zainwestować, jego cena była nieco wyższa niż 7 centów. Na dzień dzisiejszy Enjin Coin kosztuje 2,75, co nam daje niebagatela prawie 40-krotność zysku. Ale nie o tym chciałem dzisiaj rozmawiać, wiele innych projektów też urosło w tym czasie. Jako że 2 lata temu robiłem research Enjin Coina, ale dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o całym trendzie Metaverse i co to jest. Teraz już tego aż tak bardzo nie widać, ale wszystkie projekty z tego trendu bardzo ciekawie zachowywały się podczas spadków Bitcoina, mianowicie rosły w siłę albo stały stabilnie, kiedy reszta świata kryptowalut leciała na pysk. Ale czym jest Metaverse i czy to jest coś nowego, czego wcześniej nie znaliśmy? Otóż nie, ale zanim do tego przejdę, sprawdźmy co to dokładnie jest. Na wiki możemy przeczytać, że metaversum, po angielsku metaverse, to wirtualne środowisko online łączące ze sobą elementy rzeczywistości rozszerzonej, rzeczywistości wirtualnej, mediów społecznościowych, gier online i kryptowalut oraz pozwalające swoim użytkownikom na odczuwanie wirtualnych doznań i prowadzenie interakcji z innymi użytkownikami. Słowo metaverse jest zbitkiem słów meta, które pewnie znacie z ostatnich czasów, oznaczające poza oraz verse będącego częścią angielskiego słowa universe oznaczającego wszechświat. Pojęcie to zostało wymyślone przez amerykańskiego pisarza science fiction Neala Stephensona i pojawiło się ono po raz pierwszy w jego książce w 1992 roku, wydanej pod polskim tytułem Śnieżyca. Cóż, Metaverse jest hipotetyczną następną iteracją internetu wspierającą zdecentralizowane, trwałe wirtualne środowiska 3D online. Jest to wirtualny świat dostępny za pośrednictwem zestawu słuchawkowego rzeczywistości wirtualnej, okularów rzeczywistości wirtualnej, smartfonów, komputerów PC i konsol do gier. Tak jak mówi Wiki, pierwszy raz użyto tego terminu już w 1992 roku, więc nie jest to taka nowość, a najlepszym przykładem zastosowania jest znana i można powiedzieć kultowa gra Minecraft. I w tej właśnie grze buduje się internetowy świat. Ja powiem szczerze, nigdy nie grałem w Minecrafta, ale znam wiele osób, które grały. Zobaczcie, jak wygląda ich strona. Wszystko to są same kwadraciki, można powiedzieć same piksele. Nawet ich logo tak wygląda. Tu jak wejdziemy w gry, to możemy zobaczyć 3 odsłony gier, community i mamy zakładkę merch, gdzie możemy kupować przedmioty do tej właśnie gry. I nie tylko do gry, bo możemy sobie kupić koszulki, bluzy, czapki, słuchawki, kubki i szczotki do kibla i wiele, wiele innych rzeczy. Także Minecraft jest takim idealnym przykładem, co to jest Metaverse. Na pewno większość z Was zna tą grę Minecrafta. Moim zdaniem w tą grę grają dzieci poniżej 16 roku życia, ale mogę się oczywiście mylić. Mogą też grać osoby starsze, a jak widzimy w kryptoświecie mogą grać osoby w średnim wieku. Sam Minecraft na swoim Twitterze ma ponad 6 milionów obserwujących, a dokładnie 6 100 000. Jest to bardzo duża liczba społeczności na samym Twitterze. I jak przeszpiegujemy sobie Minecrafta w Wikipedii, to możemy przeczytać, że pierwsza publiczna testowa wersja gry została wydana 17 maja 2009 roku, a gra została wydana 18 listopada 2011 roku. Czyli śmiało można powiedzieć, że ma 10 lat, już ponad 10 lat. Na komputery osobiste. Następnie wydano wersję na konsole i platformy mobilne. Jeszcze przed oficjalną premierą gra zdobyła popularność i wiele nagród. Co roku odbywa się konwent fanów gry. Sukces gry spowodował, że zaczęto sprzedawać związane z nią przedmioty, np. książki, zabawki, tematyczne klocki, Lego itd. itd. No, gra niesamowicie zaistniała w środowisku dzieci i młodzieży, tak jak teraz trend Metaverse zaistniał w świecie kryptowalut. Dodatkowo na stronie statista.com możemy zobaczyć, jak wzrasta liczba użytkowników tej gry. Jest tu tylko od 2016 roku, ale jak możemy zobaczyć, w 2016 roku mieli oni 40 milionów użytkowników, następnie 55, aż do roku 2021, gdzie przebili 140 milionów użytkowników, czyli graczy właśnie w tę grę Minecraft. Niewątpliwie jest to bardzo, bardzo popularna gra, ale sam trend Metaverse jest tak rozległy i to nie tylko w świecie kryptowalut, że największe firmy zaczęły się w niego angażować. Pod koniec czerwca prezes Facebooka Mark Zuckerberg opowiedział swoim pracownikom o ambitnej nowej inicjatywie. Przyszłość firmy wykraczałaby daleko poza obecny projekt budowy zespołu połączonych aplikacji społecznościowych i sprzętu do ich obsługi. Zamiast tego powiedział, Facebook będzie dążył do zbudowania maksymalistycznego, wzajemnie połączonego zestawu doświadczeń rodem z science fiction, świata znanego jako Metaverse. Oddziały firm skoncentrowanych na produktach dla społeczności, twórców, handlu i wirtualnej rzeczywistości będą w coraz większym stopniu pracować nad realizacją tej wizji, powiedział w zdalnym przemówieniu do pracowników. Myślę, że najciekawsze jest to, w jaki sposób te tematy połączą się w większy pomysł, powiedział Zuckerberg. Naszym nadrzędnym celem we wszystkich tych inicjatywach jest pomoc w ożywieniu metaversu. Na oficjalnej stronie Facebooka również możemy przeczytać informacje na temat Facebooka Metaverse. Tu fajnie widać poniżej, jak logo Facebooka i innych mediów społecznościowych zamienia się właśnie w Meta. A zaraz pod tym logiem jest napisane: Metaverse to kolejna ewolucja więzi społecznych. Wizją naszej firmy jest pomoc w ożywieniu metaversu, dlatego zmieniamy nazwę, aby odzwierciedlić nasze zaangażowanie w tę przyszłość. Także jeżeli jeszcze nie wiedziałeś, dlaczego Facebook zmienił nazwę na Meta, to teraz już wiesz. Oczywiście nie wszyscy są zwolennikami metaversu i swoją wyobraźnią sięgają nieco dalej. Na przykład Elon Musk twierdzi, że Neuralink jest lepszy od Metaverse i krytykuje Zuckerberga. Elon Musk w jednym z wywiadów mocno skrytykował założyciela Facebooka. Uważa, że pomysł Marka Zuckerberga z Metaverse nie należy do najtrafniejszych i jego Neuralink jest lepszym rozwiązaniem. Według Muska ekran noszony przed oczami się nie sprawdzi, co innego chip, który będzie wszczepiony do mózgu. Na ten temat może nagram osobny film, ponieważ wykracza to poza moją dzisiejszą wyobraźnię. Natomiast emitent funduszy ETF ze Stanów Zjednoczonych, ProShares, planuje wprowadzić nowy produkt skoncentrowany na zyskującym coraz większą popularność Metaverse. We wtorek złożył on w tej sprawie wniosek do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, czyli SEC. Fundusz ETF pod nazwą Metaverse Team ETF będzie śledził wyniki indeksu składającego się z firm dostarczających lub wykorzystujących technologie związane z tzw. fikcyjnym wszechświatem. Oprócz tego do Metaverse dołączyły takie firmy jak Samsung, Microsoft i wiele innych gigantów górujących w internecie. Ale co to oznacza dla krypto? To na pewno dodało wiele fundamentalnej wartości do wszystkich projektów pracujących nad wizją Metaverse w przestrzeni kryptograficznej, dlatego potrafią one tak bardzo rosnąć na cenie oraz zdobywać bardzo dużą popularność. Na koniec dodam, że znalazłem na stronie zipmex.com 10 projektów, którym warto się przyjrzeć. Ja się im przyjrzałem. Jest to publikacja z 15 grudnia tego roku, czyli zaledwie 2 tygodnie temu. I są tu wymienione projekty, którym warto się przyglądnąć, jeżeli chodzi o trend Metaverse. Kilka projektów jest tu fajnie opisanych. Wiadomo, że Sandbox większość osób już na pewno będzie kojarzyć, Decentraland tak samo, ale są projekty, które są przynajmniej dla mnie anonimowe. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten film. Zostawcie w komentarzach swoje pytania, jeżeli chcielibyście, żebym pomógł Wam odpowiedzieć. I jeżeli podobał Ci się ten film, to zostaw łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, to zapraszam do subskrypcji oraz kliknij ten dzwoneczek z prawej strony, abyś otrzymywał powiadomienia o najnowszych filmach. Dzięki bardzo za wysłuchanie, trzymajcie się, cześć!